Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jest mi miło w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej powitać Państwa na promocji nowej książki. Książki przygotowanej przez doktora Marka Mutora, zatytułowanej Droga do Wrocławia. Życie i działalność księdza Bolesława Kominka w latach 1903-1956. Pan doktor jest dyrektorem Centrum Zajezdnia i jednocześnie osobą, która zajmuje się historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła katolickiego na terenie Śląska. I ta książka, którą mamy tutaj przed sobą, jest poszerzoną i zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej doktora Mutora. Panie doktorze, będziemy rozmawiać o postaci, która odegrała niezwykle ważną rolę w polskim kościele, szczególnie właśnie po 1956 roku. Pan zastanowił się nad tym, jak ta droga do Wrocławia wyglądała. Chciałbym poprosić o przedstawienie konstrukcji książki, w jaki sposób powstał pomysł na jej przygotowanie i również tego, co ona nowego wnosi do naszej wiedzy na temat księdza Bolesława Kominka, gdyż mieliśmy już sporo różnorodnych prac dotyczących tego duchownego, z tym, że wydaje mi się, że ta książka przynosi tutaj szereg nowych ustaleń dotyczących tego okresu do momentu, gdy został on biskupem wrocławskim. Proszę bardzo, panie doktorze. Bardzo dziękuję panu profesorowi Ładce. Dzień dobry państwu, szczęść Boże. Dziękuję, że państwo zechcieli się zainteresować tą książką. Chcę też podziękować Wydawnictwu Instytutu Pamięci Narodowego, które tę książkę wydało, panu profesorowi Ładce, który kieruje centralnym projektem badawczym biskupi w Polsce Ludowej, tak to się nazywa, w ramach którego też ta książka powstawała. Serdeczne za to dzięki. No temat, ja powiem tak, gdzieś tak około 2010 roku zacząłem się zastanawiać nad tym, żeby napisać rozprawę doktorską. I chciałem ją zrobić w ramach dyscypliny historia, dlatego że ja z pierwszego wykształcenia jestem polonistą, ale zająłem się historią jakoś tak zawodowo. Założyliśmy wtedy we Wrocławiu Ośrodek Pamięć i Przyszłość, który dokumentuje powojenne dzieje naszego miasta, czy też szerzej tych terenów, które są nazywane ziemiami zachodnimi. I od razu dostrzegliśmy, że jakby ten wymiar tej historii, jakim jest historia Kościoła na tych terenach, jest bardzo, bardzo istotny. Że bez tego właściwie nie da się zrozumieć tych ziem, tych terenów, tego wszystkiego, co się wydarzyło po II wojnie światowej. No i w tym wszystkim biskup, kardynał późniejszy Bolesław Kominek, to była postać, można powiedzieć, naczelna. Na początku lat 2000 we Wrocławiu odsłonięto pomnik, jakoś zaczęło dojrzewać takie zrozumienie wielkiego znaczenia, przełomowego znaczenia, jakie miało orędzie biskupów polskich dla biskupów niemieckich i zaczynało się jakby wreszcie o tym mówić, że to Kominek właśnie był jego, nazwijmy to, autorem. Tak, no, pewien wkład wnieśli też inni. Kominek to pisał niejako z polecenia czy na prośbę prymasa Wyszyńskiego, natomiast no, są tutaj różne, ksiądz Dominik Zamiatała kręci głową, właściwie napisał to w 98% samodzielnie, no ale to się działo w kontekście listów milenijnych. Wyszyński zarządził akcję, żeby do wszystkich episkopatów świata pisać. To orędzie biskupów polskich to jest jeden z 60 bodajże 8, Wojciech Kucharski to dobrze policzył, listów, które wtedy wysłano. Jest jeden taki znany, bo no i właśnie. I się zainteresowałem Bolesławem Kominkiem i też robiliśmy to w ośrodku. Też korzystaliśmy trochę ze wsparcia miasta Wrocław na te badania. To było bardzo istotne. Z dobrej relacji z archidiecezją wrocławską. No i przyszło do tego doktoratu. Ja chciałem pisać biografię Kominka, taką całą, od A do Z, od kołyski aż po grób, prawda? Tak jak to się porządnie, można powiedzieć, robi. No ale trochę było tak, że no, też uczyłem się tego rzemiosła historycznego. Musiałem się przekwalifikować. Tu mi pomagali Grzegorz Strauchold i właśnie Wojciech Kucharski, mój zastępca, przyjaciel, od którego w sensie takim warsztatowym bardzo, bardzo, bardzo wiele się nauczyłem. Widziałem, że ten temat jest przeogromny. To znaczy, jeśli popatrzymy, gdybyśmy zebrali w jednym pokoju całą taką spuściznę dokumentów, jakby nie po Kominku, tylko tego, co o nim napisano przede wszystkim, w różnych archiwach bezpieczniackich głównie, prawda, to byśmy, nie wiem, może i pół tej sali wypełnili tak
po prostu tymi paczkami, prawda? To jest jakby ogromny, może trochę przesadziłem, ale to jest ogromny zbiór materiałów źródłowych, do którego trzeba podejść. Więc tak jak w wielu historycznych podejściach, jakby problemem jest to, że nie ma źródeł, to tutaj jest problemem to, że tych źródeł było za wiele. I to był taki pierwszy czynnik, z którym się musiałem mierzyć. Drugi dotyczył tego, że no dało się zauważyć, że ten kominek jest znany przede wszystkim z tego, co zrobił we Wrocławiu. I z tym orędziem biskupów polskich, no on wtedy był biskupem we Wrocławiu, gdy był sobór, to jakby we Wrocławiu się rodziło i jego dzieje jako rządcy diecezji, prawda, to było już jakoś też opisane w dużym stopniu, bo tu i pani profesor Jaworska i wielu innych, były też prace zbiorowe, które mocno to podejmowały i to już było trochę zrobione, ale tego było też bardzo dużo. I wtedy teraz już nieżyjący, ale ksiądz Piotr Nitecki, gdy z nim o tym rozmawiałem, poradził mi, żeby może te prace właśnie tak rozdzielić. To znaczy, żeby przyjrzeć się wszystkiemu temu, co było wcześniej. Że to, co było później, jest jakby trochę już znane. Oczywiście tam jest jeszcze coś do zrobienia, ja uważam, że jest. Natomiast jest już mocno opisane, ale gdy weźmiemy to jego całe życie i postawimy te paczki z tymi papierami, prawda, które są, to te z okresu wrocławskiego tak mocno zaczną przeważać, prawda? A te wszystkie z tych większości jego życia, prawda? 903-56 to jest zdecydowana większość jego życia, one gdzieś jakby trochę mogą wyjść poza orbitę naszego wzroku. I może dlatego też warto skoncentrować się na tej drodze do Wrocławia. Ja wtedy ten zamiar powziąłem, on był mi też tam w pewnym sensie warsztatowo dużo ułatwił i tak do tej pracy podszedłem. Pracując nad nią z kolei odkryłem, że w tej biografii do 56 roku tkwi też taka, to już może nie wiem, czy trochę wychodzę z roli historyka, a wchodzę w rolę publicysty, ale tkwi też trochę taka opowieść o dojrzewaniu do wielkości człowieka. Że to jest historia chłopaka ze Śląska, z normalnej takiej śląskiej, polskiej, śląskiej rodziny, można powiedzieć przeciętnej, prawda, który z tego Radlina, prawda, śląskiego, przez Rybnik, później Kraków, Katowice, przez Paryż, jakby idzie do jakiejś takiej wielkości u boku różnych ludzi, prawda, przede wszystkim biskupa Adamskiego, przez doświadczenie wojny bardzo, bardzo trudne, przez wielkie, ważne doświadczenie pracy w Opolu i w końcu wygnanie, jak każdy, można powiedzieć, też coś taki biblijny, można powiedzieć, taki jest topos, prawda, że zanim się stanie coś ważnego, to idzie na pustynię, prawda, to tak go opatrzność, można powiedzieć, poprowadziła. Ja już tu te ostatnie moje zdania wypowiedziałem bardziej jako publicysta, mniej jako historyk, ale chyba coś takiego w tej biografii jest. Więc co wnosi ta książka? Ta książka wnosi opowieść o losach Bolesława Kominka, zanim został biskupem we Wrocławiu. Jest to opowieść, wydaje mi się, wyczerpująca i tkwi w niej też takie poznawcza ciekawość dotycząca tego, jak rośnie w człowieku wielkość, która później się ujawnia. Myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, do tej książki, która przynosi nam właśnie nowe ustalenia badawcze dotyczące pierwszego okresu życia księdza Kominka i też nie wątpię i liczę na to, że dr Mutor będzie kontynuował to zainteresowanie postacią księdza Kominka i opisze też okres wrocławski. Ale przybliżmy trochę naszym dzisiejszym słuchaczom, odbiorcom to, w jaki sposób to życie rodzinne, ten dom ukształtowały tożsamość księdza Kominka i też zróbmy jedno zbliżenie dotyczące roli księdza Kominka u boku biskupa Adamskiego, bo wiemy, że biskup Adamski był wielkim społecznikiem, człowiekiem, który, można powiedzieć, wprowadzał nowoczesne metody udziału Kościoła w życiu społecznym i wydaje mi się, że tutaj wpływ biskupa Adamskiego na niego był bardzo kluczowy. Czy zgadzasz się ze mną, czy też to tak widzisz, czy nieco byś tutaj rozłożył akcenty na kilka innych postaci? Zdecydowanie tak. Myślę, że Bolesław Kominek miał kilku mistrzów, ale bo na przykład także prymas późniejszych ląd, ale tutaj postać biskupa Adamskiego zdecydowanie wybija się na pierwszy plan jakby w okresie jego właśnie dojrzewania formacji. On pracował przez całe lata 30. XX wieku w kurii katowickiej właśnie u boku biskupa Adamskiego jako sekretarz do spraw akcji katolickiej. Jemu zostało powierzone przez biskupa zadanie organizowania, nazwijmy to, całokształtu działalności ruchów kościelnych na terenie diecezji śląskiej na czele z akcją katolicką, ale to miało o wiele szerszy wymiar.
I to bardzo jakby wyraźnie widać, że jakby ten biskup Adamski jest kimś, kto go jakby kieruje, nie w takim sensie, że nim manipuluje, tylko w takim sensie, że jakby ułatwia, formuje tego człowieka. Wysyła go w różne miejsca, na przykład wysyła go do Poznania, żeby tam się dokładnie zapoznał z Naczelnym Instytutem Akcji Katolickiej, ale także no, do Poznania, który w biografii Adamskiego też jakby ma ważną rolę. Wysyła go w różne miejsca, żeby Kominek też trochę jakby był w kościele instytucjonalnym znany szerzej. Już z końcem lat 30. on także przewodniczy choćby, no, czy głosi cykl kazań dla Grupy Polski na Kongresie Eucharystycznym. To jakby wpływ biskupa Adamskiego był przemożny i też pewien styl pracy, który później się odbija choćby w pracy już na Opolszczyźnie. Pewien styl organizacji kurii, takiego, no, można powiedzieć, dobrego, w takim dobrym sensie urzędniczenia, prawda, że to wszystko jest poukładane, ma swoją strukturę. Więc biskup Adamski, sam w sobie wielka postać, był niewątpliwie takim, bym powiedział, naczelnym mentorem Bolesława Kominka. Ale tutaj jeszcze wrócę do tych początków, tam pan profesor o to też pytał. Ten dom rodzinny to jest też coś, co wraca już później w całej biografii. We wspomnieniach, ale też w pewnych doświadczeniach. I tutaj można się odwoływać i do różnych, można, licznych źródeł, ale najciekawsze w tym zestawieniu są relacje świadków, którzy w taki barwny sposób jakby opowiadają o zwyczajach Bolesława Kominka, o sposobie jego myślenia. Tu przede wszystkim ksiądz Alojzy Swoboda, czy też nieżyjący już ksiądz profesor Jan Krucina, wieloletni współpracownik już biskupa Kominka. Oni opowiadają o tych powrotach do takiej śląskiej zdroworozsądkowości. Ksiądz Krucina opowiadał bardzo często, że jeździł z biskupem Kominkiem i gdzieś tam na wizytację i biskup Kominek tam jakieś pacierze odmawiał, prawda, czy jakieś takie modlitwy. I Krucina go tak, jak to znał Krucinę, więc tak trochę tak zaczepnie, prawda, że to jak księdza mogę zwolnić tutaj, rozgrzeszyć księdza biskupa z tych postanowień, prawda, żeby to tak codziennie, a Kominek mówi, a ty mnie chcesz pozbawić czegoś, co ja mam najpiękniejsze w całym życiu, prawda, że z tej jeszcze dziecinnej, można powiedzieć, położności on jakieś wynosił takie praktyki, które towarzyszyły mu przez całe życie. On był wychowany w rodzinie śląskiej, ale rodzinie, która określała się jako rodzina polska. To było bardzo ważne. Takie jeszcze może, można tutaj wspomnienie przytoczyć, że on chodził do szkoły, no jeszcze to były czasy pruskie, do szkoły chodził pruskiej, więc szkoła była tylko po niemiecku. W szkole wymierzano kary, w tym też kary cielesne, w postaci bicia linijką za mówienie po polsku. No a w domu można było oberwać w ucho za mówienie po niemiecku. W związku z tym znał oba języki bardzo dobrze. Tak, i można powiedzieć, że ta znajomość znakomicie mu później pomogła w rozmaitych kontaktach. To jest jednak już etap kariery przede wszystkim wrocławskiej. A ja bym chciał tu jeszcze poprosić pana doktora, pana dyrektora o przybliżenie okresu opolskiego, bo jeśli patrzymy na konstrukcję książki, to połowa książki zajmuje właśnie ten okres. Moim zdaniem słusznie i nieprzypadkowo, bo trudności, z jakimi ksiądz Kominek musiał się borykać, będąc administratorem apostolskim w Opolu, no były przeogromne. I może zróbmy też tutaj takie zbliżenie, wgląd właśnie w te problemy, które mu towarzyszyły. No i tutaj sprawdzał się też jako ordynariusz, co prawda nie jeszcze ordynariusz z tytułem biskupa, prawda, z uznaniem tej hierarchii, ale osoba bardzo ważna, która wydaje mi się, że doskonale zbudowała ten poziom struktur kościelnych na Opolszczyźnie, z czego później będą korzystać kolejni biskupi, a z kolei doświadczenie opolskie bardzo się przydało później we Wrocławiu, prawda? Więc może powiedzmy kilka słów tutaj, jak to zarządzanie diecezją opolską wyglądało od momentu przejęcia ich od Niemców, aż do okresu, gdy, jak wiemy, ksiądz Kominek został wypędzony, pozbawiony tej funkcji przez władze komunistyczne, które, jak to formułowały w swoich uwagach, tymczasowość watykańską trzeba zastąpić tymczasowością naszą. Prawda? No bo do komunistów, którzy co prawda uważają się za ludzi pozbawionych chęci należenia do Kościoła, jednak w ich mentalności należało również to, było również to, żeby ten Kościół ściśle kontrolować. I prosiłbym, żeby
panu dyrektorowi udało się powiedzieć, jak to wyglądało, prawda, z perspektywy koncepcji księdza Kominka, jak zarządzać takim terenem, a po drugie, jak to się przejawiało w kontekście relacji, czy to z władzami, czy też z duchowieństwem, bo wiemy, że no, nie był to prosty teren i nie byli to też sami kapłani, którzy byli w pełni posłuszni, można powiedzieć. Tak, rzeczywiście to ta część jest obszerna, podobnie jak część dotycząca jego, tej części biografii podczas II wojny światowej, gdy on przebywał w Katowicach. Z tej części wojennej jestem jakoś tak dumny z siebie, bo ona nie była jeszcze właściwie prawie w ogóle, jeśli chodzi o biografię Kominka, opracowana. Część opolska, natomiast tu miałem takie wyzwanie, że tam już dużo tych opracowań było. Tu przede wszystkim prace księdza Hanicha i też innych. I to sprawiało, no, że ja jakby tutaj bardziej stanąłem też przed takim zagadnieniem pewnego rodzaju syntezy. Ksiądz Kominek, Infułat, został administratorem apostolskim na Opolszczyźnie w 1945 roku. Misja prymasa Chlonda, ustanowienie tych administratorów apostolskich i trafia do Opola właściwie od początku września 1945 roku, podejmuje pracę i ta jego praca tam to jest jeden ciąg wielkich wyzwań, bo z jednej strony mamy usadawiającą się coraz bardziej w Polsce władzę komunistyczną, prawda, która w pierwszym jeszcze okresie, w pierwszych miesiącach stara się znaleźć jakiś taki z Kościołem taką nić porozumienia, zwłaszcza na tych ziemiach zachodnich, gdzie okazuje się, że Kościół katolicki jest jedynym takim czynnikiem stabilizującym, prawda, tą taką bardzo wybuchową sytuację społeczną. Gdy przyjeżdżają ludzie na przykład ze wschodu, z Kresów, to naczelnik, powiedzmy, jakiegoś posterunku, prawda, ze wsi X pisze do biskupa: przyślijcie księża, bo ludzie nie chcą zostać, prawda, tutaj. Więc jakby w początkach jakby władza próbuje sobie zjednać Kościół, można tak powiedzieć. Ale oczywiście to jest taktyka, wszystko wiadomo, to się później ma skończyć i zaraz jakby ten proces związany z represjami na Kościół, z próbą podporządkowania sobie Kościoła jest, no, przybiera na sile i z próbą także złamania ośrodków, nazwijmy to, opozycyjnych, które w Kościele czasem znajdują oparcie. I teraz ksiądz Kominek, pracując w Opolu, jest właściwie od też samego początku już poddany inwigilacji, regularnie od 1946 roku. Już ta sprawa jego inwigilacji, jego, powiedzmy, no, ciągłego przyglądania się mu trwa już do jego śmierci przez kolejne niemal 30 lat. Na Opolszczyźnie sytuacja narodowościowa była bardzo skomplikowana, dlatego że no, oczywiście byli Niemcy, których wysiedlano, byli Polacy, którzy przyjeżdżali, ale była też taka duża część ludności, nazwijmy to miejscowej, która nie była do końca, jakby to nie było jasne i dla nich samych i jakby dla obserwatora zewnętrznego, do której grupy oni należą. Oni byli po prostu jak tutejsi, prawda? Kominek chciał ich wygrać dla Polski. To było jakoś bardzo, bardzo ważne. Trzeba powiedzieć, że jeszcze w czasie II wojny światowej on się zastanawiał nad tym, jak Opolszczyznę można by dla Polski później pozyskać, urządzić. Po stronie władz bardzo często mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że chętnie zapisywało się ludzi do grupy niemieckiej, w cudzysłowie zapisywało, po to, żeby ich wysiedlić, bo oni zostawiali gospodarstwa, zostawiali sprzęt, to można było przejmować. Więc był taki proces, w ramach którego Kominek starał się tę ludność miejscową, no, przekonać do pozostania, władza mu to utrudniała, starał się też jakby legitymizować ich polskie pochodzenie i tak dalej, zatrudniać w kurii na przykład w tym celu i tak dalej. Na Opolszczyźnie on obserwuje też, powiedzmy sobie, no, cierpienia tych Niemców, którzy są wysiedlani. To dla późniejszego orędzia też będzie miało pewne znaczenie, to jego doświadczenie. On, jakkolwiek no, od samego początku może swojego życia, powiedzieć, był uformowany jako Polak, jako patriota, jako ktoś, kto zawsze na Śląsku wspierał polskość, to tutaj widzi, że
no tak nie można też robić, nie? Że na przykład była taka sytuacja, że kaznodzieje, bodajże z Krakowa, mam nadzieję, że nie przekręcam, przyjechali głosić rekolekcje i nie chcieli spowiadać po niemiecku. Wtedy sam kominek zaalarmowany przez proboszcza przyjechał, usiadł i jakby ostentacyjnie zaczął spowiadać po niemiecku. Więc to były sprawy językowe. W tej wielkiej mozaice też pewną rolę odgrywał konflikt pomiędzy przyjezdnymi, także ten konflikt, który na gruncie kościelnym występował, a tymi, którzy tam mieszkali. No, były różne tradycje kościelne, różne melodie pieśni, to już jest taki stereotyp, powiedzmy, ale no, różne obrazy, które różnym kultem otaczano i tak dalej, i tak dalej. Na tym polu dochodziło do licznych sporów. Kominek bardzo zręcznie w tym działał, tak żeby zapewnić integrację ludności. Na przykład bardzo był przeciw temu, by powstawały tak zwane parafie repatrianckie, prawda, obok tych miejscowych. Że dążył do tego, żeby ta ludność się jakby zintegrowała, a dodatkowo do tego, żeby ujednolicić bardzo i przepisy kościelne dotyczące różnych szczegółowych kwestii. Wydawał bardzo dużo instrukcji na ten temat. Akcja charytatywna była kapitalne znaczenie miała w pierwszych latach powojennych. Już żeby tak tylko wylistować, prawda, bo i czas goni. Akcja odbudowy. No, te kościoły były poniszczone, sama kuria była zniszczona. To było wielkie, wielkie zadania, które jakby musiał mu jakoś sprostać, bo wyjść naprzeciw. No i w tym wszystkim zaostrzający się konflikt państwa, komunistycznego państwa i kościoła katolickiego, który prowadzi do tego, że 26 stycznia 1951 roku on, jak i inni administratorzy apostolscy z terenów ziem zachodnich i północnych są wysiedleni czy też internowani i tak się kończy ten jego epizod opolski. Bardzo ważne doświadczenie, obfite w działalność. On sam wspomina o tym, że to była praca właściwie, dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z wąskim, poszerzającym się jednak stale kręgiem współpracowników, którzy także byli poddawani represjom, czasem bardzo brutalnym, jak ksiądz Paweł Latusek, jego wieloletni też współpracownik, później biskup sufragan wrocławski. W takiej rzeczywistości dopiero jakby nazwijmy to odradzania się po wojnie, bardzo biednej, bardzo zniszczonej jeszcze substancji, to wszystko miało swoje znaczenie. W moim przekonaniu te kwestie narodowościowe i to doświadczenie, które on z tych pierwszych lat powojennych wyniósł do Polszczyzny, odegrało pewną rolę przy późniejszym budowaniu treści orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Wydaje mi się, że też warto tutaj powiedzieć o dwóch wątkach. Pierwszy to kwestia bardzo dobrych i bliskich relacji księdza Kominka z kolejnymi prymasami Polski, najpierw z Augustem Chlądem, później z prymasem Stefanem Wyszyńskim, bo on tak naprawdę realizował też koncepcje wypracowywane przez prymasów Polski. A druga rzecz to ta grupa współpracowników, o której powiedziałeś, bo rzeczywiście tutaj mógł liczyć na bardzo wiernych sobie kapłanów, którzy później w życiu samego Wrocławia, archidiecezji wrocławskiej odegrali pewną rolę, czy to właśnie jako biskupi pomocniczy, czy jako postacie, które kształtowały świadomość duchowieństwa, choćby postaci wykładowców seminaryjnych. Więc może jeszcze powiedzmy kilka słów o tych dwóch wątkach, tak żeby na koniec jeszcze obecnym tutaj przedstawić ten okres, prawda, gdy ksiądz Kominek znajdował się na wygnaniu, bo wydaje mi się, że on też nie jest stosunkowo znany szerszemu ogółowi osób zainteresowanych historią Kościoła czy historią Polski. To rzeczywiście może warto zacząć od relacji z dwoma prymasami, czyli Augustem Chlądem, a potem Stefanem Wyszyńskim. To rzeczywiście była relacja dość bliska i warto może powiedzieć, że gdy Kominek wstępował do seminarium, śląskiego seminarium, które miało swoją siedzibę jednakowoż w Krakowie, to była nowo utworzona jednostka kościelna, czy początkowa administratura apostolska Śląska Polskiego po plebiscycie i tym podziale Śląska, później diecezja Śląska Katowicka. To pierwszym rządcą tej diecezji był właśnie August Chląd. I można powiedzieć, że Kominek należał do, nie wiem ilu tam było tych kleryków, może kilkunastu, dwudziestu, takiego pierwszego naboru, prawda, Chlonda do nowego seminarium śląskiego, więc miał z nim pewne relacje i nie był dla niego anonimowy, tylko powiedzmy, że jeszcze do końca lat 30.
to raczej dla Chlonda partnerem do rozmowy był biskup Adamski, prawda? Ale ten kominek przy tym Adamskim ciągle się pojawiał, więc jak przyszedł rok 45 i decyzja o tym, kogo nominować na administratorów apostolskich, to ta relacja pewnie musiała mieć jakieś znaczenie. Ja już nie będę wchodził w takie dywagacje, jak to do końca było, czy te administratury apostolskie tak czy inaczej miały być podzielone, jak co zadecydowało. Niewątpliwie no, był nabór śląski, prawda? Był ksiądz Milik i tak dalej, więc ta relacja z prymasem Chlądem. No i później, jak już kominek jest w Opolu, no to w sposób naturalny już współpracuje jakby bardzo, bardzo bezpośrednio. Natomiast z księdzem Wyszyńskim spotkał się pierwszy raz, wedle moich ustaleń, kominek, gdy przebywał na studiach w Paryżu. To jest koniec lat 20. Kominek tam pojechał z zamiarem, i to zamiarem, który się zrealizował, przygotowania doktoratu, a ksiądz Stefan Wyszyński miał taki objazd po Europie. Oni się tam poznali. No a później ta relacja wraca w sposób intensywny. Znaczy, myślę, że się spotykali. Ja tego jakoś może teraz szczegółowo ani nie potrafię zgłębić, ale myślę, że ten cały okres lat 30. to trochę też taka paralelna historia. No ci księża jakoś funkcjonują w obiegu trochę szerszym niż własna diecezja. A gdy już Wyszyński został prymasem, no to ta relacja jakby odżywa, jest bardzo, bardzo mocna, umacnia się. Trzeba powiedzieć, że władze komunistyczne, ale to już przede wszystkim w okresie wrocławskim, próbowały budować się pewnego rodzaju napięcie pomiędzy Wyszyńskim a Kominkiem, ale to głównie dotyczy okresu wrocławskiego, i mimo jakby tych prób, to się nigdy im nie udało. Kominek i Wyszyński w wielu sprawach mogli się nawet jakoś różnić, ale to zawsze ze strony Kominka, wydaje mi się, była tam bardzo daleko taka posunięta lojalność. Do tego stopnia, że też wracamy do wczesnej biografii, że w czasie pontyfikatu Pawła VI Kominek miał, można powiedzieć, wejście do papieża. Już trochę przesadzam, przepraszam za ten język mało naukowy, ale może tak bardziej. Dlatego, że on właśnie w czasie studiów paryskich studiował wspólnie z kardynałem Villot, on się nazywał, jeśli nie przekręcał, który był sekretarzem stanu u Pawła VI. I tutaj to jest właśnie rzecz do zbadania w okresie wrocławskim, jak Kominek funkcjonował szerzej niż w Polsce. Ksiądz Krucina wspominał, że był Kominek zachęcany do tego, żeby bezpośrednio komunikować się z papieżem i nawet jakby zgłaszać pewnego rodzaju propozycje personalne papieżowi. To jest relacja księdza Kruciny, więc jakby no też trzeba jakby by było mieć drugie źródło, żeby to zweryfikować, ale Krucina jakby to wspomina tak, że Kominek zawsze mówił nie, bo jest prymas i episkopat. Z prymasem rozmawiajcie, tak? Znaczy prymasem Wyszyńskim, prawda? Więc ta relacja była bardzo silna, jakby taką silną lojalnością. I podobno, ja teraz już cytuję księdza Krucinę, który się doskonale posługiwał francuskim, ja nie, ale ksiądz Krucina mówił, że Villot mówił wtedy, że wy tam macie takiego un petit papé, takiego małego papieża, i to była mowa o Wyszyńskim, nie? Un petit papé. No i teraz jakby chodzi o to, że jakby ta relacja z prymasami była rzeczywiście mocna, miała spore znaczenie. O wygnaniu, bo rzeczywiście po tym okresie opolskim przychodzi okres, ja to tak nazwałem, wygnania. No rzeczywiście to polega na tym, że władze komunistyczne tego 26 stycznia 1951 roku przyjeżdżają smutni panowie, zabierają Kominka, wiozą nie wiadomo gdzie. Jak się okazuje, dowożą go do klasztoru benedyktynów w Lubiniu w Wielkopolsce. I tam oświadczają i wspólnocie zakonnej, i Kominkowi, że on tu ma teraz siedzieć i po prostu przebywać. Próbują wymusić na nim deklarację, tak naprawdę zrzeczenia się funkcji i tego, że nie powróci nigdy jakby na Opolszczyznę ani do diecezji katowickiej. On się na to nie godzi, ostatecznie godzi się tylko na to, by oświadczyć, że wysłuchał takiego zarządzenia władz. Pozostaje w tym klasztorze niezbyt długo, to już można jakby w ramach jak
postępują z różnymi zwrotami akcji rozmowy Kościół-Państwo, no to już po dwóch niespełna miesiącach on może opuścić to miejsce, ale nie może wrócić ani na Opolszczyznę, ani do Katowic, wraca do Krakowa. Tam podejmuje pracę w Kurii Krakowskiej, to jest też bardzo ciekawy okres. Później przychodzi dekret o zasadach obsadzania stanowisk kościelnych, w ramach których władze państwowe jakby uzurpują sobie prawo do tego, i by wyrażać bądź nie wyrażać zgody na poszczególne nominacje. I co ciekawe, w ramach tego dekretu, czy cóż po tym dekrecie, władze państwowe w odniesieniu do kilkudziesięciu osób aktywnie żądają, by z tych stanowisk kościelnych je odwołać. Wśród nich jest Kominek, który pracuje w Kurii Krakowskiej, a właściwie jest taka próba ukrycia go jako wikariusza Kościoła Świętego Floriana w Krakowie, ale wikariusz to jest też stanowisko kościelne, jak się okazuje, w związku z tym jest pozbawiony nawet tego, wyjeżdża do Sierczy, do sióstr urszulanek i tam, można powiedzieć, w takiej atmosferze samotności spędza swoje długie miesiące, które jednak są bardzo ważne, bo w tych właśnie miesiącach, a dokładnie w 1954 roku, w październiku, no, następuje doniosły moment w biografii każdego kapłana, to znaczy przyjmuje sakrę biskupią, przyjmuje ją potajemnie, z przeznaczeniem na biskupa we Wrocławiu. Cała taka historia jego nominacji i tej sakry biskupiej też jest tu dość szczegółowo opisana i ciekawa. No i właśnie, był wyświęcony potajemnie na biskupa, więc ten okres, jakby, który można powiedzieć, nie przynosi jakby szczególnej aktywności w sensie takiej działalności, przynosi dużo takich ważnych chyba duchowo owoców, no i przede wszystkim tę sakrę biskupią, która później w tym 56 roku po tak zwanej odwilży, po wypuszczeniu kardynała prymasa Wyszyńskiego z więzienia i możliwości powrotu administratorów apostolskich na ziemię zachodnie, no skutkuje tym, że on już do Wrocławia przyjeżdża jako biskup we Wrocławiu. Dobrze, i ostatnia kwestia z mojej strony do autora, później oddam Państwu głos, jeśli będą jakieś pytania, to znaczy, na ile ta praca jakby popycha cię do zajmowania się dalej biskupem Kominkiem, jego późniejszymi losami, a być może masz w planach jakieś inne dzieła, choćby dotyczące historii Kościoła we Wrocławiu, archidiecezji wrocławskiej, bo wiemy, że tu jest jeszcze też pewne pole badawcze do odkrycia, przeprowadzenia. No i być może też jakby nie tylko dla ciebie osobiście, ale też dla całej instytucji, którą kierujesz, no bo w końcu jest to jedną z misji badania, które ma Ośrodek Pamięć i Przyszłość czy Centrum Zajezdnia. No to jest takie pytanie, które dotyka tak naprawdę o osobistych motywacji różnych i planów i wahań, które we mnie są i napięć, dlatego że bardzo praca naukowa, praca ze źródłem historycznym, kwerendy, później pisanie, to jest coś, co ja uważam za bardzo sensowne, wartościowe i co sprawia mi przyjemność, tak po prostu, satysfakcję. Natomiast to jest bardzo trudne do pogodzenia z zarządzania instytucją, która charakteryzuje się tym takim rozedrganiem, prawda, że tam ciągle dzwoni telefon, ktoś czegoś chce, prawda, portier zostawił kiełbasę w szafce, ta kiełbasa mocno pachnie, więc pracownicy się skarżą. Jakby w tej atmosferze trudno pracować naukowo, tak. Odwołałem się do ostatnich doświadczeń z piątku, więc jakby w tej atmosferze dość trudno jakby prowadzić pracę naukową. To jest oczywiście taka dykteryjka, bo są też poważne problemy w prowadzeniu instytucji i takie, jest inny rodzaj uwagi, inny rodzaj skupienia, który jest potrzebny dyrektorowi instytucji, a komuś, kto pracuje badawczo. Ja właśnie mego zastępcę Wojciecha Kucharskiego zawsze podziwiam, ja tego nie mam, bo on potrafi usiąść na godzinę, prawda, napisać 3 strony i po roku ma książkę. Prawda? Jakby to jest jakiś fenomen. Wydaje mi się, że mi w tym zgiełku dnia codziennego jest trudno. Tę książkę też tak pisałem, że ona powstawała jakby skokami pewnymi, no, że tam brałem urlop 3 tygodnie, gdzieś miałem trochę luźniej i wtedy sobie pozwalałem na coś takiego. I to jest taki pewien dylemat życiowy, mówiąc prawdę, bo przed którym ja stoję, prawda? Czy mam dalej zarządzać, prawda? Chyba z dobrym skutkiem, bo ta instytucja się rozwija i czy mam właśnie się skoncentrować na jakimś bardziej
W moim odczuciu to jest nawet bardziej takie kontemplacyjne życie, prawda? To znaczy, że to jest taki rodzaj skupienia, który bardziej jest właśnie benedyktyński, bardziej zwrócony ku samej rzeczy, mniej taki ekstrawertyczny, prawda? I tak, jeśli bym się na to zdobył, jeśli opatrzność by mnie tak pokierowała, albo sam bym jakoś miał ku temu siłę, to chętnie bym się zajął drugą częścią tej pracy, którą byłby opis okresu wrocławskiego. Mi się marzy taki tytuł, ale to jest publicystyka znowu, do zweryfikowania w badaniach. Nieznany ojciec Europy. To jest może trochę na wyrost, ale zresztą widzę pewne paralele tej biografii na przykład z Szumanem, który jest też człowiekiem pogranicza i tak dalej. Myślę o tym, że w okresie wrocławskim tych badań było naprawdę bardzo dużo i tu już jest dużo napisane, więc bardziej jest takie zagadnienie syntezy, ale są pewne pola badawcze w moim przekonaniu, które są jeszcze jakby zakryte przed badaczami albo tylko muśnięte. Takim polem badawczym na pewno jest aktywność Bolesława Kominka, biskupa, arcybiskupa, kardynała w przestrzeni międzynarodowej. To znaczy, gdy mógł już wyjeżdżać, bo tam często mu nie pozwalali, prawda? Paszportu nie dawali już, ale jak mógł, to on z tego bardzo obficie korzystał. Bardzo dużo był w Rzymie, ale też na przykład jeździł jako wysłannik Pawła VI do Jugosławii. Co on tam robił? Do końca tego nie wiem. Warto byłoby to zbadać. Taka ciekawostka. 18 listopada 65 roku, w dniu, kiedy podpisano, na kiedy datowane jest orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, tego samego dnia, w tej samej dacie, odbyło się spotkanie przewodniczących episkopatów Europy, w tym i prymasa Wyszyńskiego, którzy postanowili, że będą organizować taką organizację, taką płaszczyznę współpracy, która ostatecznie przybrała nazwę Rada Konferencji Episkopatów Europy i istnieje do dzisiaj. Wtedy wyznaczono tego dnia 6 biskupów, którzy mieli się zająć organizacją tej organizacji, czyli przygotowaniem. I tam był Kominek, wskazany przez Wyszyńskiego. Kominek wskazany przez Wyszyńskiego wspólnie z innymi biskupami i z monsenior Echegarejem, wybitną postacią, która jednakowoż chyba największą swoją karierę kościelną miała za pontyfikatu Jana Pawła II. Oni przygotowali tę organizację, która w 70 roku rozpoczęła działalność, a Kominek w pierwszym zarządzie został jej wiceprzewodniczącym. I to robił w okresie 65-70, kiedy naprawdę miał utrudnione kontakty zewnętrzne. Znaczy bardzo obficie korespondował, ale czasem mu nie pozwalano wyjeżdżać. Skąd my o tym w ogóle wiemy? Otóż dlatego, że w archiwum akt nowych natknęliśmy się na takie pytanie skierowane przez dyplomację PRL-owską w Rzymie do Urzędu do Spraw Wyznań. Co to jest ta grupa 6? A później jeszcze Kominek chciał, żeby ta grupa 6 przyjechała do Wrocławia, bo chciał pokazać ziemię zachodnie, jak się odbudowuje. Nie pozwolili, żeby. Więc są takie jakby aspekty jego działalności, które są tylko muśnięte, które można byłoby poszerzyć jakoś i zbudować próbę zbudowania takiej syntezy, która by pokazała tego Kominka już wielkiego, nazwijmy to. Oczywiście trzeba zawsze do postaci podejść krytycznie, który może by się okazał też takim trochę nieznanym ojcem Europy. Nieznanym dlatego, że nie jest szeroko znany, ale nam jest znany i bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Teraz pytanie do państwa. Czy macie jakieś pytania, wątpliwości, które autor mógłby rozjaśnić? Jeszcze też oczywiście zapraszam, autor będzie podpisywał swoją książkę piętro niżej, czy nawet półtorej piętra niżej, w każdym razie pod ziemią, czy też w Arkadach Kubickiego. Wydaje mi się, że zdecydowanie warto po tą książkę sięgnąć, bo przynosi nową wiedzę, nowe ustalenia.